Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, droga rodzino Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: rola i zadania władzy samorządowej. W naszym studiu trzej panowie: Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki w latach 2016-2023, teraz kandydat na prezydenta Radomia. Szczęść Boże, tak jest. Wszystko się zgadza. Drugim jest Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego, obecnie kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego. Tak jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Łukasz Mierzejewski, radny Rady Miasta Jedlnia-Letnisko, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgadza się, Ojcze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo mi miło gościć na dzisiaj w telewizji Trwam. Panowie tak mówili, że dziś mamy chyba pan Bartłomiej. Tak, zanim przyszliśmy do studia, że dziś 11 dzień sołtysa, tak? Ogólnopolski dzień sołtysa. Tak, dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Akurat w programie dzisiejszym rozmawiamy o roli i zadaniu samorządów, więc myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, wszystkim sołtysom i sołtyskom, którzy codziennie wykonują swoją pracę na rzecz tych najmniejszych jednostek pomocniczych samorządu, przesyłamy najserdeczniejsze życzenia wielkiej satysfakcji z tego wielkiego dzieła, które robią każdego dnia w swoich małych miejscowościach, wioskach. To oni są tak jakby podstawą i fundamentem tego przekazywania informacji wyższym jednostkom władzy samorządowej, więc wszystkim sołtysom wszystkiego co najlepsze. I takie służby też tym na dole, prawda? Tym, którzy dokładnie podlegają, więc też od jakiej obowiązkowości i potrzebnych darów do bycia pomiędzy ludźmi. Może, panie Łukaszu, trochę takiej historii. Pamiętamy rok 99, 1 stycznia, nowe ramy, jak gdyby, w których państwo polskie zaczęło funkcjonować, te struktury, a później może spróbujemy przejść do tego tematu, który dziś mamy, rola i zadania władzy samorządowej. Ojcze Grzegorzu, przytoczył ojciec bardzo ważną datę, 1 stycznia 1999 rok, reforma polskiego samorządu, stworzenie powiatów, utworzenie poszczególnych również gmin, które już wcześniej owszem istniały, ale przede wszystkim utworzenie 16 nowych województw. Żeby mówić w ogóle o samorządzie, należy wspomnieć o pewnej takiej strukturze, która właśnie od tego czasu została ukształtowana. W Polsce istnieją rady gminy, rady powiatów, jak również rady sejmików danych województw. Zarówno rada gminy, rada powiatu oraz rada sejmiku województw poszczególnych tych 16 wybierana jest w wyborach powszechnych. Czyli każdy głosuje przy okazji wyborów, chociażby tych, które się za chwilę odbędą, 7 kwietnia, przed nami bardzo istotne wybory. Na czele Rady Gminy zawsze stoi przewodniczący takiej rady, z kolei na czele Rady Powiatu zarząd ze starostą bądź z wicestarostą. Na czele z kolei Rady Sejmiku stoi zarząd, któremu przewodniczy marszałek województwa. Bardzo istotne organy, bo tak naprawdę organy, które zarządzają tym wszystkim, co nas otacza, szkołami, służbą zdrowia, dotykają nas tak naprawdę na każdym szczeblu naszego codziennego życia. Dlatego już teraz apeluję do Państwa, abyśmy się wspólnie właśnie nad tą tematyką, nad rolą samorządu pochylili i dziękuję za to, że ten temat dzisiaj jest na antenie telewizji Trwam poruszany, bo temat bardzo istotny, bardzo ważny. Tak, abyśmy w ogóle cokolwiek o samorządzie wiedzieli, na początku musimy poznać jego historię. Tak, trochę struktury, jak i teraz na kogo głosować, bo to też będzie przed nami, prawda? W odpowiednim miejscu trzeba zaznaczyć krzyżyk, nie na wszystkich, których bym chciał, ale muszę kogoś wybrać. Ojcze Grzegorzu, jeżeli mówimy o wyborach, tak jak wspomniałem, to jest data, pamiętajcie Państwo, 7 kwietnia 2024 roku, niedziela, tuż po świętach Bożego Narodzenia, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Tak. Także mam nadzieję, że to będzie również taki błogosławiony czas dla Polski. Jeżeli mówimy o głosowaniu samym, należy podkreślić fakt, gdzie mieszkamy. Jeżeli mieszkamy na terenie gminy, to będziemy wybierać na tym terenie wójta bądź burmistrza, będziemy wybierać swoich przedstawicieli do Rady Gminy oraz do Rady Powiatu i do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czyli otrzymamy 4 karty do głosowania. Jest to na tyle istotne,
że każdy z tych szczebli w strukturze samorządowej, dany przedstawiciel będzie nas reprezentował w poszczególnych szczeblach samorządu. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami miasta na prawach powiatu, chociażby tak jak miasto Radom, będziemy wybierać prezydenta miasta Radomia, swoich przedstawicieli do Rady Miasta w poszczególnych okręgach wyborczych oraz również do Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W przypadku oczywiście Radomia. Jeżeli to będzie, nie wiem, w Wielkopolsce, to do Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jeżeli mówimy z kolei o mieście stołecznym Warszawa, tutaj będziemy głosować na przedstawicieli na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, do Rady Dzielnicy, do Rady Miasta Warszawy, no i również też do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Każdy te cztery karty będzie miał do głosowania. Tak, oprócz miast, tak, tych dużych miast, tak jak chociażby Radom, tych miast jest 66 na prawach powiatu i tutaj będziemy mieli trzy karty, czyli prezydent, Rada Miasta i Sejmik. Tak jak w przypadku mojej osoby, tak jak ojciec zauważył, jestem kandydatem do Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. To jest bardzo duży okręg, bo dawne województwo radomskie. Także zarówno w mieście, jak i w gminach i w tych wszystkich powiatach, które będę reprezentował, mam nadzieję, będziecie Państwo mogli znaleźć moje nazwisko na liście. Oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, bo z tą partią jest mi najbliżej i w tej partii, z tą partią się utożsamiam z poglądami głoszonymi przez tę opcję. Dziękuję. Panie starosto, tutaj popatrzyłem sobie zadania powiatu, zadania gminy. Rzeczywiście tych zadań bardzo wiele. Jak to wychodziło, jak można powiedzieć, do tej pory, prawda? Bo też próbujemy jakoś na przykład porównywać to, jak to było, nie wiem, przed 2015, po 2015, teraz przed nami wybory, więc też myślimy jako nawet wyborcy. Głosujemy, czy zagłosować jeszcze raz na tych, którzy już pełnili tą funkcję. Wybieraliśmy ich, czy dokonujemy zmiany, a jeżeli tak, to z jakich racji, dlaczego? No rzeczywiście, tak jak ojciec zauważył, zakres prac samorządu powiatowego jest bardzo szeroki. To szkoły ponadpodstawowe, to transport publiczny, to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ale także kwestie takie stricte urzędowe. Komunikacja, czyli Wydział Komunikacji, sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdów, Wydziały Budownictwa i Geodezji, czyli pozwolenia na budowę. Wszystko to, co jest blisko takiego codziennego życia mieszkańca i to jest właśnie samorząd, tak? Codzienna praca blisko ludzi na konkretne sprawy i na konkretne tematy. W samorządzie nie ma, a na pewno nie powinno być tematów zastępczych, jakichś tematów zbędnych, tylko są tam codzienne problemy lokalnej społeczności. Wielkim plusem samorządu jest to, że praktycznie samorządowiec nie jest anonimowy. Jesteśmy blisko ludzi, drzwi naszych gabinetów, przynajmniej mojego, są zawsze otwarte. Codziennie przyjmuję interesantów, którzy przychodzą z konkretnymi sprawami, zgłaszają konkretne dziury w drodze, konkretne problemy z zalewaniem posesji, konkretne sprawy chociażby właśnie z brakiem połączeń komunikacyjnych, autobusowych, czy też konkretne problemy ze służbą zdrowia, tak? I samorządowcy. Długo muszą czekać? No to zależy. To pytanie, jak z tą realizacją, prawda? Bo tu i człowiek, no i pieniądze bardzo często na prowadzenie tej konkretnej działalności, żeby móc się wywiązać ze swoich obowiązków, tak? Oczywiście to czasami bardzo ciężkie dylematy, które trzeba rozwiązywać, bo każdy samorząd dysponuje budżetem ograniczonym. To jest sytuacja tak jak z budżetem domowym. Każdy z nas dysponuje ograniczoną pulą środków i trzeba maksymalizować efekty przy minimalizowaniu tych wydatków. Przez ostatnie lata przyznam szczerze, że w mojej opinii, chociaż jestem młodym człowiekiem i też stosunkowo młodym stażem samorządowcem, ale w mojej opinii bardzo zaangażowanym, przez ostatnie lata samorządy, wszelkie samorządy na szczeblu gminnym i powiatowym przeżywały taki boom inwestycyjny. Nie, że wybrany. Nie, w mojej opinii nie. Oczywiście dało się usłyszeć w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. Czasami tak myślimy, układ polityczny, prawda, warunkuje i pieniądze, i ludzi. Tak, to według mnie tak zwane popularnie fake newsy, rozpowszechniane na potrzeby jakichś partykularnych, własnych interesów politycznych, które w samorządzie, w mojej opinii, powinny być totalnie marginalizowane. Nie ma to żadnego znaczenia. Ja w swoim powiecie, który tworzy 6 gmin,
współpracuję z wójtami i burmistrzami z różnych opcji politycznych, a przy ostatnich programach dotacyjnych, które były realizowane przez rząd Rzeczypospolitej, każdy z samorządowców otrzymywał bardzo duże środki i w mojej opinii te ostatnie lata był to czas, kiedy samorządowcy mogli wyjąć z szuflad projekty inwestycyjne, które leżały tam kilkanaście lat. Mówiło się o nich wiele, były to tematy dyskutowane na wielu spotkaniach, wielu zebraniach, a właśnie przez te ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wszyscy bez względu na legitymację partyjną i swoją przynależność, czy sympatię i poglądy, mogli wyjąć te projekty z szuflad i realizować ich dla wszystkich mieszkańców. Bo... Właśnie pytanie, projekty istotne? Oczywiście w wielu samorządach tak, chociażby tutaj mogę przywołać zagospodarowanie terenów nadpilicznych i budowę amfiteatru, która jest realizowana przez władze samorządu gminy Białobrzegi, kanalizacje realizowane przez włodarzy gminy Radzanów, termomodernizacje szkół realizowane przez gminy Stromiec i Stara Błotnica, budowa oczyszczalni ścieków czy przebudowa oczyszczalni ścieków w samorządzie wyśmierzyckim i wiele, kilkadziesiąt kilometrów dróg przebudowanych, blisko 70 kilometrów dróg przebudowanych przez powiat białobrzeski, przez zarząd powiatu, w którym mam zaszczyt od ponad 5 lat pracować. Nie patrzymy na to, kto, jakie ugrupowanie ma, jakie słupki poparcia w danych miejscowościach, tylko realizujemy te zadania, bo właśnie na tym polega samorząd, to po tych drogach jeździmy wszyscy, to do tych szkół uczęszczają dzieci wszystkich mieszkańców i to są nasze nadrzędne cele, więc w mojej opinii jako obserwatora także życia publicznego, życia samorządowego, przez wiele lat samorząd był przyzwyczajony do tego, że jeżeli jedną drogę w ciągu roku udało się przebudować, to był naprawdę to wielki sukces, a mam wrażenie, że po 2015 roku dziś wszyscy mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że jedna droga w jednej gminie, a no, jeżeli kilka gmin w całym powiecie, to tak naprawdę dziś zza każdego roga praktycznie wielu miejscowości wyglądają, czy są przywieszone na ścianach, czy przy drogach takie tablice, charakterystyczne tablice z godłem, z flagą Polski, to znak, że tam właśnie trafiły środki rządowe, środki, na które składamy się jako wszyscy Polacy w podatkach i dziś tak naprawdę obserwujemy, że rzeczywiście rząd dbał o lokalne wspólnoty i dbał o te codzienne problemy naszych mieszkańców, których być może czasami z Warszawy nie widać, tak? Ale ci mieszkańcy, to jest dla nich codzienność i rzeczywiście potwierdzam, że to były bardzo dobre lata dla samorządu i to wszystko powinno być kontynuowane, a powinniśmy postawić na dobrych, sprawdzonych włodarzy, którzy te projekty realizowali. Panie wojewodo, to jest tak, że to jest też władza wykonawcza, prawda? Bo rząd to władza wykonawcza, no a wy macie swoje zadania wykonawcze. Jak wygląda taka właśnie współpraca? Bo myślimy urząd wojewódzki, powiat, gmina, no i rząd. Prawda? To wszyscy wykonują pracę dla obywatela, nie z racji jakichś tam politycznych. Nie dzielimy Polski ABC czy 1, 2, 3. Czasami tak się zdarzało, bo pan mówi, że robimy to dla wszystkich obywateli, a nie dla wybranej grupy. I teraz jak tam to wychodzi, czy wychodziło? Jak planujemy to robić dalej? No każdy rząd ma realizować zadania dla dobra wspólnoty. Dzielimy władzę w Polsce generalnie na tą szczebla rządowego i tą szczebla samorządowego, ale wszyscy jesteśmy jedną władzą publiczną, która ma działać na rzecz mieszkańca. W tej skali makro, jeżeli mówimy o rządzie, i w tej skali mikro, jeżeli mówimy już o konkretnym
samorządzie. Ja przez ostatnie 8 lat miałem wielki zaszczyt pracować jako przedstawiciel rządu Zjednoczonej Prawicy na terenie województwa mazowieckiego właśnie na rzecz naszej lokalnej wspólnoty mazowieckiej. Miałem kontakt chociażby tutaj z panem starostą niejednokrotnie i z wieloma innymi samorządami. Zawsze staraliśmy się działać dla dobra wspólnego i taki nam cel przyświecał. Te ostatnie 8 lat to olbrzymie dofinansowanie, przede wszystkim dla właśnie samorządów, żeby rozwiązywać te problemy, które przez wiele lat rozwiązywane nie były. To są wielomiliardowe dofinansowania praktycznie w każdym obszarze, w każdej dziedzinie funkcjonowania samorządu. Czy mówimy o drogach, czy mówimy o edukacji, czy mówimy o zdrowiu, czy mówimy o sporcie, czy mówimy o kanalizacji, oświetleniu, czy o przewozach autobusowych. To wszystko robiliśmy dla dobra wspólnego i ja, odchodząc z funkcji wicewojewody mazowieckiego, niejednokrotnie już to podkreślałem, że mam takie poczucie dobrze spełnionej misji. Celem rządu Zjednoczonej Prawicy było polepszać życie mieszkańca wszędzie tam, gdzie żyją Polacy, gdzie żyją polskie rodziny, i na to bardzo zwracaliśmy uwagę, czyli dofinansowanie dla każdego samorządu, bez względu na to, o czym już moi przedmówcy mówili, bez względu na to, jaka tam legitymacja partyjna w danym samorządzie jest. Wsparcie od rządu Prawa i Sprawiedliwości otrzymał każdy samorząd. Mówię tutaj chociażby o takich programach jak Polski Ład czy Fundusz Inwestycji Strategicznych. Każdy samorząd otrzymał dofinansowanie i w zasadzie samorządy ograniczała tylko inwencja i wyobraźnia, na co te pieniądze można przeznaczyć, a samorządy wiedzą najlepiej, na co takie dofinansowanie w danej miejscowości można przeznaczyć. Jaka to jest skala? Ja podam tylko jeden przykład, bo pewnie moglibyśmy tutaj długo rozmawiać. Natomiast przychodząc do Urzędu Wojewódzkiego na drogi samorządowe, na dofinansowanie samorządów, czy to gminnych, czy powiatowych, w zakresie realizacji dróg, jak dobrze pamiętam, mieliśmy na cały rok około 86 bodajże milionów złotych. Rok 2024, czyli ten, jest to już 400 milionów złotych, więc rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczał rocznie na wsparcie samorządów w zakresie budowy dróg więcej niż nasi poprzednicy przez całą kadencję. To pokazuje skalę. Wyprowadziliśmy nasz kraj, nasze województwo mazowieckie również z błota. Jestem o tym święcie przekonany. Mamy naprawdę piękne drogi już w każdej gminie. Mamy świetlice, mamy boiska, mamy sale gimnastyczne, mamy przychodnie zdrowia, mamy kanalizację, mamy stacje uzdatniania wody. Naprawdę programy jeszcze takie jak chociażby Maluch Plus, czy Senior Plus, czyli adresowane do tak naprawdę rodzin, bo jeżeli mówimy o Maluchu Plus, to jest opieka nad dziećmi do lat 3 i w samym tylko województwie mazowieckim na utworzenie i dofinansowanie już istniejących przeznaczyliśmy w zeszłym roku ponad 100 milionów złotych i utworzyliśmy i dofinansowujemy około 30 tysięcy takich miejsc. To jest naprawdę, myślę, potężne wsparcie także dla rodziny, bo mówimy tutaj o sytuacji, gdzie rodzic, czy to mama, czy tata może zostawić dziecko w domu i zająć się chociażby pracą zawodową. Nie każdy ma babcię niestety i z tej instytucji nie może skorzystać, więc to jest olbrzymie wsparcie dla rodziny, ale także dla naszej gospodarki, bo dzięki temu rodzice, młodzi rodzice mogą na przykład pracować, prawda, i też przykładać się do naszego PKB i wzrostu gospodarczego, więc olbrzymie wsparcie dla samorządów. Ja przez ostatnie 20 lat niemalże pracuję w administracji publicznej, najpierw w samorządzie miasta Radomia, teraz w administracji rządowej, no ubiegam się teraz o fotel prezydenta mojego miasta Radomia. Jestem przekonany, że ten bogaty bagaż doświadczeń, jaki za mną, pozwoli mi naprawdę godnie i właściwie reprezentować mieszkańców naszego miasta, a tak naprawdę interesy mieszkańców naszego miasta, rozwiązywać te problemy, które w mojej ocenie, ale tylko nie w mojej ocenie, przez ostatnie lata obecnej władzy w Radomiu były po prostu zaniedbywane. Mhm. Jest tego całe mnóstwo. Byliście przedstawicielami, czy jeszcze jesteście przedstawicielami konkretnej władzy samorządowej? Pytanie, co udawało się zrobić wam, czy temu gremium, które jest odpowiedzialne za gminę, powiat, miasto, albo co też planujecie, prawda? Bo nieraz tak ludzie też idą do głosowania, myśląc o ludziach, których widzą, to mówią, ci już nam dali to,
A teraz spróbujemy, co dadzą nam inni. Nieraz jest tak, że mogę, że nie doceniam tego, że to może być kontynuowane, że może być rozwijane, że mam do ludzi zaufanie, tylko tak próbuję, co lepiej, co wybrać. I też pytam, czy możecie nam pomóc odpowiedzieć na to, czym się kierować, prawda? Jeżeli mam postawić na człowieka, bo on coś sobą reprezentuje, jest człowiekiem, no, który umie współpracować, który umie zabiegać o nasze sprawy, nie tylko mówi. Tylko też to możemy go, czy sprawdzaliśmy go wielokrotnie, no i jest człowiekiem kompetentnym, panie Łukaszu. Ojcze Grzegorzu, szanowni państwo, czym się kierować przy wyborze? Ja jako katolik, bo ja swoich tutaj przywiązań do wiary katolickiej, do wiary chrześcijańskiej nie ukrywam. To też pana do czegoś zobowiązuje. Oczywiście. I jako również wyborca zawsze staram się sprawdzić potencjalnego kandydata pod względem przywiązania do wartości. Również o tych wartości chrześcijańskich. Wystarczy na publicznych spotkaniach zadać pytanie, jaki ktoś ma stosunek do aborcji, do kwestii ochrony ludzkiego życia, do wielu innych aspektów, które dla mnie, jako dla katolika, są bardzo istotne. Myślę, że to też warunkuje później działania, o chociażby kwestia ekonomii, kwestia szkoły. No jest dla kogo robić szkołę, no bo mamy dzieci, prawda? Niewątpliwie ojcze ma ojciec rację. Także kierując się wyborem kandydata, ja osobiście, jako Łukasz Mierzejewski, patrzę na te kwestie związane dla mnie z najistotniejszym punktem wyjścia, jakim jest ludzkie życie. Może mówimy o samorządzie, mówimy o tym, że powinniśmy mieć blisko ludzi, dostrzegać ich problemy, ich codzienność, ale nie zapominajmy, że ta samorządność to władza, która bezpośrednio jest związana z naszym codziennym funkcjonowaniem. I a taką... o co spieraliście się? Pan był, jest radnym Rady Miasta Jedlnia Letnisko. Może niewielka rada, niewielka miejscowość, no ale jest wielu do dyskusji, debaty, co jest lepszego, czy jeszcze lepszego dla naszej miejscowości, dla naszego miasta. Moja rada miasta, w której jestem, to rada bardzo specyficzna, gdyż kandydując do rady gminy wówczas, zostałem radnym, a w trakcie mojej kadencji miejscowość Jednia Letnisko 1 stycznia 2022 roku została wpisana jako miasto na mocy decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego, także nasz prestiż naszej miejscowości znacząco wzrósł. To miejscowość blisko 4-tysięczna, nieduża, obecnie miasto, w moim odczuciu pełne dużych możliwości rozwojowych, bo jesteśmy pięknie zlokalizowani na obrzeżach Puszczy Kozienickiej, z czym ja szedłem jako kandydat do rady wówczas. Chciałem zrealizować chodnik. Chodnik w mojej miejscowości w Sadkowie Górki. Chodnik, który był wówczas bardzo potrzebny i postawiłem sobie to jako zadanie, które chcę zrealizować przy pomocy oczywiście wówczas wójta, pozostałych radnych i udało się to zrobić. Ale opowiem pokrótce, na czym polegała ta walka o tą inwestycję. Gdzie problem, tak? Gdzie był problem? Problem tkwił oczywiście w decyzyjności po stronie Urzędu Gminy. Wówczas nie było takiej chęci, aby taką inwestycję zrealizować. I w porozumieniu z parafią, z proboszczem miejscowej parafii, z księdzem Dariuszem Olendrem, którego notabene bardzo serdecznie pozdrawiam, z racji na to, że był to problem, który dotyczył stricte mieszkańców i oni zgłaszali ten problem, stwierdziliśmy, że pojedziemy wspólnie na sesję Rady Gminy. Dlaczego? Niech się mieszkańcy wypowiedzą, niech to oni zabiorą głos, skoro wybrali swoich przedstawicieli. Zorganizowaliśmy wraz właśnie z księdzem proboszczem taki wyjazd. Bardziej wiarygodny argument. Tak, na sesję Rady. Mówię, księże proboszczu, musimy coś robić, bo niestety chodnik jest tutaj niezbędny, zagraża to ludzkiemu życiu. I powiedzieliśmy, że z tej sesji nie wyjdziemy, z tej sesji, tego budynku urzędu nie opuścimy, dopóki władze gminy nie uznają tej inwestycji za kluczową. I tak się stało, udało się. Udało się, pan burmistrz obecny tutaj bardzo się do tego też przysłużył, za co mu bardzo dziękuję. Wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy stosowne uchwały, znaleźliśmy środki finansowe i ten chodnik jest. I to jest taka ta przyziemna rzecz, najbliższa mieszkańcom. Chodnik w naszej miejscowości, w Sadkowie, bardzo istotny. Ale również szereg innych inwestycji. Ojciec Grzegorz zadał pytanie, które te kluczowe inwestycje możemy uznać za te najważniejsze. Ja pracuję w starostwie powiatowym w Radomiu, w instytucji, w której działa Rada Powiatu. Taką kluczową inwestycją, która jest dostrzegalna przez mieszkańców powiatu radomskiego, to chociażby szpital w Pionkach. I tutaj niewątpliwie to sukces całej Rady Powiatu Radomskiego, ale pana starosty Waldemara Trelki, który wyszedł z taką inicjatywą, poprowadził tę inwestycję bardzo kluczową, 100 milionów złotych dla
niedużego miasta, jakim są Pionki, z dużym bezrobociem, z dużym odsetkiem osób, które zmagają się z wieloma problemami, udało się zrealizować taką inwestycję i to jest to, co powinniśmy dzisiaj podkreślać, tą kluczowość, ale razem skuteczność rządzenia i taką skuteczność niewątpliwie zapewniają w zdecydowanej większości ludzie z wartościami, ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka, kierując się dekalogiem, kierując się wartościami, takimi, o których przed chwilą nawet wspomniałem. Dziękuję. Panie starosto, dla pana. Znaczy tutaj... Mówił o tym, że przychodzili ludzie z różnymi sprawami. Jak to rzeczywiście wyglądało i też no, może jakie plany na przyszłość? No bo mówię, jako wyborca będę się zastanawiał, co i co będzie przemawiało. To, co człowiek zrealizował, no, czy był kompetentny, czy był do współpracy, czy potrafił animować tę współpracę z tymi, którzy są odpowiedzialni tu za powiat, czy za gminę, czy za miasto. I czy udawało się i teraz, no, jakich będę miał kolejnych kandydatów, którym powierzę, prawda, dam prawo do tego, żeby mnie reprezentowali. Oczywiście jedno z polskich powiedzeń mówi czyny, nie słowa, tak? I myślę, że dzisiaj mieszkańcy powiatu białobrzeskiego, którzy nas oglądają, będą mogli śmiało potwierdzić to, że nie mówiliśmy zbyt dużo, nie obiecywaliśmy na wyrost, nie uskutecznialiśmy manipulacji czy pewnych nadinterpretacji, tylko robiliśmy to, do czego nas mieszkańcy zobowiązywali. Ja osobiście jestem bardzo aktywnym samorządowcem. Wielokrotnie pojawiałem się na licznych zebraniach sołeckich, zebraniach wiejskich, właśnie tam, w tych najmniejszych jednostkach powiatu, gdzie rozgrywają się właśnie dyskusje na temat różnych problemów. Ja w zarządzie powiatu reprezentuję miasto i gminę Białobrzegi, z którego pochodzę, gdzie od zawsze mieszkam. I może na tym skupię swoją wypowiedź. Na działania powiatu białobrzeskiego na terenie miasta i gminy Białobrzegi wydaliśmy około 15 milionów złotych. Przebudowaliśmy trzy bardzo ważne drogi powiatowe. Ulica Żeromskiego, odcinek miejski z rozbudową miejsc parkingowych, tak bardzo teraz potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców, bo to bezpieczny dojazd do szkoły, wysadzenie dziecka, czy zaparkowanie pojazdu w ośrodku instytucji samorządowych. Przebudowa drogi powiatowej Sucha Dąbrówka-Stawiszyn wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. To podwójna korzyść, bo nie dość, że bezpieczeństwo i komfort uczestników, kierowców ruchu drogowego, to także miejsce rekreacji, biegu, spaceru, często przejażdżek rowerowych na ziemi białobrzeskiej, która jest bardzo urokliwa. Jesteśmy w centrum Mazowsza, nad rzeką Pilicą, spływy kajakowe, rekreacja i wszystko to, co tak naprawdę potrzebne jest do spokojnego życia. I droga powiatowa Sucha Kamień, która tak naprawdę przysporzyła w trakcie początku kadencji nam osobiście bardzo wiele problemów. Czego? Związanych z nadmiernym napływem wody i podtapianiem lokalnych nieruchomości, które tam się wzdłuż tej drogi znajdowały. Każdorazowe roztopy śniegu po zimie, czy kwestia intensywnych opadów powodowała to, że każdorazowo musiała interweniować straż pożarna, przepompowywać tą wodę i tak dalej. Wystarczyło dobrze... Mieszkańcy musieli mieć dużo cierpliwości. Mieli dużo cierpliwości. Ja byłem z nimi w stałym kontakcie. Wystarczyło dobrze opracować dokumentację techniczną, być na miejscu, pilnować inwestycji i to jako samorządowcy wspólnie ze starostą Sylwestrem Korgulem, z radnymi z tego terenu robiliśmy. Byliśmy tam praktycznie każdego dnia i dziś tego problemu nie ma, tak? Więc to pokazuje, że żeby być dobrym samorządowcem, trzeba być po prostu dobrym gospodarzem. Rzeczywiście wykazywać się wartościami, ale także charyzmą i zaangażowaniem. Trzeba po prostu chcieć. A co macie do zrobienia na przyszłość? To oczywiście kontynuacja wielu modernizacji dróg powiatowych, ale to także rozbudowa budynku zespołu szkół ponadpodstawowych, jednej z naszych dwóch szkół, bo mimo, że udało nam się zmodernizować dwie szkoły kompleksowo, zmodernizować wiele sal lekcyjnych, naprawić dach, który przeciekał kilkanaście lat i tak dalej, takich przez niektórych uznawanych za błahe sprawy,
To jest oczywiście jeszcze wiele, wiele do zrobienia i tak jak tutaj wspólnie zauważamy, no trzeba postawić na ludzi, którym się rzeczywiście chce, którzy nie są tylko i wyłącznie urzędnikiem pod krawatem, za biurkiem, tylko są samorządowcem z krwi i kości, wśród ludzi, dla ludzi. Często uczestniczymy w trudnych rozmowach, bo oczywiście tam, gdzie są emocje, czy właśnie problemy, które dotykają bezpośrednio utraty, czy ryzyka utraty mienia, wypracowanego przez wiele lat, to oczywiście nie należy to do łatwych rozmów, ale trzeba, mówiąc tak kolokwialnie, wziąć to na klatę i czerpać zarówno te miłe, przyjemne sytuacje, tak jakby bycia samorządowcem, spotkań na różnych uroczystościach z mieszkańcami, ale także te ciężkie, które czasami też się zdarzają. To wiele, wiele programów i wiele propozycji, zacieśnienie współpracy z kołami gospodyń wiejskich, powołanie Związku Miejsko gminnego, takiego, który właśnie pozwoli nam na poprawienie transportu publicznego, to doświetlenie, taki szeroki program doświetlenia przejść dla pieszych, bo to też zgłaszają nam mieszkańcy, żeby miejsca przejścia dla pieszych były bezpieczne. To rzeczywiście te propozycje programowe tak jakby rodzą się właśnie w ciągu kadencji, w trakcie rozmów z mieszkańcami, bo to oni wiedzą najlepiej. Już za kilka dni na ziemi białobrzeskiej także przedstawimy taki szeroki plan zakrojony dla powiatu białobrzeskiego właśnie, żeby rzeczywiście zaprezentować całość tych naszych dokonań, ale także planów na przyszłość. Dziękuję. Panie wojewodo, bycie wojewodą, czy kandydatem, czy prezydentem, bo pan myśli być prezydentem, to nie tylko reprezentacja, ale takie konkretne sprawy, które też stoją radą, też słyszymy często problemy, chociażby jeżeli chodzi o zatrudnienie, no nieraz, prawda, jakiś tam przemysł się zwijał, no, z różnych przyczyn, to też może wielu ciągnie do Warszawy, a zapomina. No chociażby rządy czasem może zapominały o miastach, które gdzieś tam w obrzeżach były, żeby normalnie funkcjonowały. I teraz prezydent co chciałby zrobić? Rządy Prawa i Sprawiedliwości myślały o wszystkich, myślały także o moim mieście Radomiu, chociaż oczywiście obecny prezydent jest zupełnie z innej opcji politycznej, ale rozmawialiśmy już o tym, że to nie ma znaczenia. Jako wicewojewoda mazowiecki wspierałem swój rodzinny Radom. Mam taką dużą satysfakcję, że udało się podpisać umowy z panem prezydentem na przekazanie rządowych środków przez wojewodę naprawdę na takie bardzo kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje, udało duże się inwestycje. To Tak, częściowo to się dopiero rozpoczyna. Jedną z takich najważniejszych umów, jaką podpisałem z prezydentem, to jest dofinansowanie na przebudowę Alei Wojska Polskiego. To bardzo ważna taka arteria komunikacyjna, która ma bardzo istotne znaczenie dla radomskiego lotniska. To blisko 100 milionów złotych, które miasto otrzymało od wojewody mazowieckiego. Ostatnie pieniądze to przebudowa szpitalnego działu ratunkowego przy szpitalu na ulicy Tochtermana. 35 milionów złotych również miałem przyjemność podpisać tę umowę, a także w ogóle zgodę na budowę radomskiego lotniska, bo wojewoda mazowiecki, zresztą każdy wojewoda wydaje pozwolenie na budowę ważnych takich państwowych inwestycji, typu właśnie lotniska, kolej, autostrady, więc jest to część oczywiście mojej aktywności, ale myślę, że ważnej aktywności. No teraz to swoje doświadczenie rządowe także chciałbym spożytkować na rzecz pracy dla mieszkańców naszego miasta. Radom ma wiele potrzeb. No niestety ostatnie 9 lat obecnego prezydenta to myślę wiele zaniechań i zaniedbań. To, co stawiam przed sobą, to postawienie, można tak powiedzieć, Radomia na nogi i przywrócenie mu takiej rangi centrum regionu, na jaką zasługuje. Być może kiedyś, mam taką nadzieję, miasta wojewódzkiego. Wszyscy w Radomiu liczymy, że przy najbliższej reformie administracyjnej, która pewnie przed nami jest, bo od tego tematu też nie uciekniemy, Radom wróci na mapę administracyjną naszego kraju jako miasto wojewódzkie, ale żeby tak się stało, musimy być do tego przygotowani. Natomiast no, smutno mi to mówić, bo Radom w ostatnim okresie się bardzo mocno wyludnia.
za obecnego prezydenta ubyło nas 18 tysięcy ludzi. Straciliśmy jednego wiceprezydenta i także trzech radnych, tak stanowią przepisy. Więc Radom się niestety wyludnia, brakuje u nas takich kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji, a także zainteresowania samego prezydenta tymi inwestycjami, które mogą faktycznie Radom postawić na nogi. Są takie gdzieś na widokręgu? To jest chociażby lotnisko, które już funkcjonuje i tutaj samorząd miasta Radomia, prezydent powinien wykazywać większą aktywność w zakresie wsparcia dla tego projektu. To jest projekt naprawdę miastotwórczy, który może, no nie tylko nasze miasto, mówię o Radomiu, ale także cały region postawić naprawdę na nogi. Nawet natomiast, jak będzie gdzie zarobić, prawda, to zostaje w Radomiu. Tak, to prawda. Takie lotnisko to nie tylko przecież ten ruch pasażerski, ale także biznes, usługi okołolotniskowe to są nawet tysiące miejsc pracy i to dobrych miejsc pracy dla Radomian. Natomiast, no cóż, no, pan prezydent miał przebudować taki kluczowy wiadukt nad torami kolejowymi wraz z peronem, który był przez PKP projektowany na otwarcie tego lotniska, tak żeby pasażerowie, którzy podróżują chociażby z Warszawy do Radomia i chcą skorzystać z portu lotniczego, mogli się tam przesiadać. Dostał na to pieniądze. Miało być to zrobione tuż przed otwarciem lotniska, tak żeby to mogło ze sobą współgrać. No, rozpoczął budowę dopiero w momencie, kiedy lotnisko już ruszyło, więc wiadukt jest rozgrzebany, peronu nie ma. Jest to pewne utrudnienie dla funkcjonowania naszego lotniska. Więc myślę, że jako nowy prezydent Radomia, najlepszy prezydent dla Radomia, na pewno mocno zaangażuje się we wsparcie dla tego projektu, bo uważam, że obecne władze miasta no, niezbyt aktywnie na tym polu działają, ale także budowa S12 to jest taka dosyć ważna, kluczowa także dla rozwoju Radomia trasa wschód-zachód. Ona jest w realizacji. Myślę, że tutaj trzeba tej inwestycji bardzo mocno pilnować. No, słyszymy już doniesienia te centralne, które mówią, że no, rząd obecny redukuje inwestycje takie kluczowe dla naszego państwa, jak chociażby CPK. No i oby nie dotknęło to takich inwestycji kluczowych dla mojego miasta jak S12. Na pewno będę o to mocno zabiegał, żeby ta inwestycja była dalej realizowana, bo Radom na przecięciu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód, czyli S7, S12 plus lotnisko, to naprawdę taki mocny, w cudzysłowie, kop prorozwojowy i tego trzeba pilnować. To są takie inwestycje, można powiedzieć, w skali makro, ale w Radomiu jest mnóstwo zaniedbań tych mikro, którymi też chcę się zająć jako prezydent miasta Radomia, od przysłowiowych prostych chodników po wyprowadzenie miasta z błota. Jest mnóstwo ulic jeszcze niewyremontowanych, gdzie po prostu nie ma asfaltu. Mieszkańcy też zgłaszają mnóstwo potrzeb, chociażby z zielenią związanych z placami zabaw, z koniecznością remontów w szkołach. No, jest tego całe mnóstwo. Myślę, przede mną jako nowym prezydentem Radomia mnóstwo pracy. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu. Wy też będziecie uczestniczyli w wyborach, też macie swoje samorządy, swoją władzę wykonawczą. Ciekawi jesteśmy też może czy spostrzeżeń, czy pytań, albo jak u Was włodarze rozwiązują problemy, albo nie rozwiązują. Telefony do naszego studia dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012 Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-300 i 536-600-400. I telefony dla słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam z zagranicy, 48-56-657-0013 i drugi 48-56-657-0014. Temat, rola i zadania władzy samorządowej. Nasi goście: Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, lata 2016-2023, teraz kandydat na prezydenta Radomia, Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego i kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego, i Łukasz Mierzejewski, radny Rady Miasta Jednia Letnisko, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Pytanie o aktywizację też mieszkańców. Jak z tym radzicie sobie, albo jakie mielibyście plany, bo budżet oczywiście to, co należy zrobić dla mieszkańców, tak, ale teraz jak też ludzi aktywizować, żebyśmy się wspólnie poczuli, że to jest nasze. Ojcze Grzegorzu, jeżeli chodzi o kwestię perspektywy gminnej, bo o tej mogę się tak śmiało wypowiedzieć. Przepraszam, że tak. Panu odbiorę głos, bo mamy słuchacza, a to spróbujemy jeszcze odpowiedzieć, a wykorzystamy naszego widza czy słuchacza. Proszę bardzo, Radio Maryja, telewizja. Paulina z Warszawy się kłania. Witamy. Miło mi oglądać i słuchać tak dostojnych gości. Dziękuję, że telewizja Trwam zaprosiła. A mnie bardzo interesuje i przyznam się tak z żalem trochę słucham tego, że żaden z panów nie poruszył tematu zdrowia, który jest karygodny. Wszyscy na to strasznie cierpimy. Do lekarza czeka się 2 miesiące, do specjalisty, żeby się dostać. No już w ogóle nie mówię nawet o innych chorobach jakichś. Czy panowie mogliby odpowiedzieć, czy uwzględniają w swoich tak poważnych programach ten aspekt również? To tyle chciałabym powiedzieć. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Promocja ochrona zdrowia, to do nich właśnie należy, do powiatu. I w gminie pewnie jest podobnie, tak? Też patrzę. Ochrona zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, rodzinna. Zgadza się. Ja może króciutko się ustosunkuję, już o tym mówiłem, ale tutaj pani wspomniała o aspekcie zdrowia. Niewątpliwie najistotniejsze z punktu widzenia pacjenta są szpitale. W przeciągu 3 lat na terenie powiatu radomskiego powstał nowoczesny szpital w Pionkach, 100 milionów złotych. Te środki nie wzięły się znikąd, one zostały ściągnięte z budżetu państwa. Oczywiście zawnioskował pan starosta Waldemar Trelka o te środki i Rada Powiatu, której bardzo serdecznie jako mieszkaniec powiatu radomskiego dziękuję. To jest wielka zasługa tej kadencji Rady Powiatu Radomskiego. Także w aspekcie zdrowia też dużo się dzieje. Czyli kolejka krótsza, tak? Dostęp łatwiejszy. Ojcze Grzegorzu, no jest problem ogólnie w polskiej służbie zdrowia, tak? Ale no za kwestie dostępności, za kwestie finansowania odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia i to do niego ewentualnie można mieć żal, tak? Że tutaj kwestia nieodpowiednich punktacji przy świadczeniach zdrowotnych, kwestia słabych wynagrodzeń w niektórych zakresach, chociaż to też się zmienia. Tutaj bo nieraz pytam się, gdzie jest winny? Tak, jeżeli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, nikt tak nie polepszy tej sytuacji, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń w służbie zdrowia, jak rząd. U nas w powiecie radomskim pan starosta też wpadł na pomysł stypendiów dla studentów w zakresie pielęgniarstwa, w zakresie medycyny. Są takie stypendia przyznawane po to, żeby właśnie zachęcić tych młodych ludzi do kształcenia się. Tak, w służbie zdrowia lepiej, ale czy ja mam krótszą kolejkę? No to jest pytanie, ojcze, na które na pewno byśmy odpowiedzieli tak niejednoznacznie. Niestety, cały czas się zmaga. To pewien problem centralny, który pani zasygnalizowała i oczywiście tak jakby no, brak lekarzy na rynku, tak, czy centralizacja lekarzy w większych ośrodkach miejskich, to rzeczywiście obserwujemy także na terenie powiatu białobrzeskiego. Niemniej jednak, tak jakby władze naszych podmiotów leczniczych no, robią wszystko, żeby przyciągać do pracy pielęgniarki czy lekarzy specjalistów, ale jeśli chodzi, oczywiście tutaj nie odniosę się bezpośrednio do pani pytania, bo to mieszkanka Warszawy, ale jeśli chodzi o służbę zdrowia na terenie powiatu białobrzeskiego, to proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy rozpoczynałem swoją pracę w samorządzie w 2018 roku na wyposażeniu można tak określić, białobrzeskiej stacji pogotowia, były 2 karetki, które każda z nich miała przejechane kilkaset tysięcy kilometrów. Możecie sobie panowie wyobrazić, do czego te samochody się nadawały. Były niezwykle awaryjne, ulegały także awariom niestety w trakcie drogi, czy to do szpitala, czy do pacjenta. Dziś tak jakby kończąc kadencję, obydwie te karetki zostały wymienione dzięki różnym programom. Jedna karetka została sfinansowana z takiego rządowego funduszu wymiany ambulansów. To duże zadanie, 200 karetek w Polsce zostało wymieniane, w tym jedna w powiecie białobrzeskim. Drugi fundusz unijny przeciwdziałania COVID-19. Doposażenie tak jakby naszego ośrodka zdrowia w sprzęt, pracownia USG i ucyfrowienie rentgena. To oczywiście tak jakby dla niektórych słuchaczy mogłoby się wydawać, że to jakieś drobnostki,
Polski, tak, które w wielu miejscach, zwłaszcza w dużych miastach, powinny być normalnością. Ale cztery kroki ważne zrobione, prawda? Ale oczywiście w naszych małych ośrodkach zdrowia jest to duży skok, duża poprawa. I tutaj no, zgadzam się z kolegą Łukaszem, który wskazał, że rzeczywiście ten problem, o który tutaj słuchaczka zasygnalizowała, jest to problem centralny, z którym na pewno należy się zmierzyć przez władze Ministerstwa Zdrowia. Przypomnę telefony, drodzy Państwo, my je wyświetlamy też dla słuchaczy. Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300, drugi 536 600 400, i dla widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi z końcówką 14. Panie wojewodo, jak pan myśli, problem taki realny, w zasadzie co wybory pojawia się? Problem oczywiście realny i myślę, że nasi słuchacze mniej interesują się tym, czy to jest problem centralny, czy to jest problem samorządowy. Chcą po prostu, żeby był rozwiązany, chcą dobrej, skutecznej, szybkiej opieki medycznej i im to się po prostu należy. Natomiast problem zaniedbań w służbie zdrowia jest to problem dziesięcioleci. Rząd Zjednoczonej Prawicy podjął działania, i to takie konkretne działania, ale na to, żeby wyedukować lekarza czy pielęgniarkę, no jednak potrzebny jest czas. Ja zwrócę uwagę tylko na to, że jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększyliśmy liczbę studentów na studiach medycznych. Zwiększyliśmy także ilość szkół kształcących chociażby personel pielęgniarski, więc to się zadziało. Natomiast żeby te efekty mogły wejść w życie i żebyśmy mogli faktycznie zobaczyć tą ulgę w zakresie ilości lekarzy, którzy będą dostępni w naszych szpitalach, no musimy jednak poczekać, tak? No studia medyczne to 5 lat, specjalizacja, i taki człowiek, który może, można już powiedzieć, że jest w pełni wyspecjalizowanym lekarzem, to jest jednak wiele lat. My to zrobiliśmy. Myślę, że za kilka lat powinno się tutaj naprawdę sporo zmienić i sporo polepszyć, więc to nie jest problem, którego rząd Prawa i Sprawiedliwości nie widział. Podjęliśmy konkretne działania, ale na te działania, no niestety, musimy jeszcze chwilę zaczekać. Natomiast wracając do mojego programu wyborczego jako kandydata na prezydenta Radomia, to służba zdrowia, jestem też obecna w Radomiu. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości na Uniwersytecie Radomskim od kilku lat funkcjonuje już medycyna. To też odpowiedź na pani pytanie, że w tej skali lokalnej również staramy się te problemy rozwiązywać, więc kształcimy już w Radomiu lekarzy, którzy mam nadzieję, że w przyszłości będą właśnie zasilać nasze radomskie szpitale. Mamy je w zasadzie trzy. Dwa marszałkowskie, jeden miejski, ale taka uczelnia i taki kierunek nie obędzie się bez, na dłuższą metę oczywiście, bez szpitala klinicznego. To jest po prostu niezbędne. Ja w swoim programie wyborczym mam utworzenie w perspektywie najbliższych lat szpitala klinicznego. Jest to naprawdę potężna inwestycja, wielomilionowa, i na pewno ona się nie uda bez wsparcia z zewnątrz, czy od marszałka województwa. Tu uśmiech do pana Łukasza, który mam nadzieję będzie radnym sejmikowym i będzie mógł zawalczyć o nasze miasto, ale także bez pomocy rządu. Ja jestem na to otwarty, jestem przekonany, że tak ważna inwestycja jak inwestycja w zdrowie Radomian będzie także zauważona w Warszawie, że uda się te środki pozyskać i szpital kliniczny w Radomiu jako kolejna placówka zdrowia wzmocni uniwersytet, wzmocni medycynę i w naszym całym regionie, bo Radom jest centrum regionu i leczą się przecież w naszym mieście nie tylko Radomianie, że będziemy mieli naprawdę opiekę medyczną z prawdziwego zdarzenia, ale samorząd musi też tu być aktywny. Zgadzam się z moimi przedmówcami, że trzeba także stwarzać warunki ku temu, żeby lekarze, pielęgniarki chcieli pracować w radomskich szpitalach. Muszą one być dobrze wyposażone, dobrze płatne miejsca pracy. I ta inwestycja, o której już wspomniałem, czyli chociażby rządowe wsparcie na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego, który będzie ratował nasze zdrowie i życie, pokazują, że inwestujemy w służbę zdrowia, chcemy poprawiać tą służbę zdrowia, ale niestety, jeżeli chodzi o tą dostępność, cały czas jest problem, widzimy ten problem, będziemy ten problem starali się rozwiązać, ale obawiam się, że no musi nam to jeszcze trochę czasu zająć. Mówię szczerze.
Próbujemy odebrać telefon. Proszę bardzo. Halo, halo, słyszymy się? Tak, oj. Witam serdecznie. Pani ma na imię? Pani imię? Pana Maria z Gdyni, lekarz. Prosimy pani. Lekarz pediatra. Witamy. No ja nabieram otuchy. No cieszę się, że jest takie spotkanie. No dobrze. I naprawdę pokładam wielkie nadzieje w samorządach, bo rząd się nie sprawdził. Prawicowy się też nie sprawdził do końca. Dużo dobrego zrobił, ale naprawdę za mało. Dlaczego? Dlatego, że mamy wojnę hybrydową i jest dezinformacja. I właściwie to cały czas słyszymy, no jak wojna, to polityka lekowa, leczenie, choroby. Przepraszam bardzo, ale jak chodzi o zdrowie, to w ogóle nie słychać. Naprawdę, temat zdrowia był wykluczony równocześnie ze specjalizacją pod tytułem pediatria. Interna pediatria to jest medycyna hipokratejska. I ta medycyna została jak gdyby w cieniu, natomiast te wszystkie zabiegowe dziedziny, no to wiadomo, kardiochirurgia, neurochirurgia, przeszczepy, tak dalej. Ale dlaczego zadzwoniłam? Bo nie chciałam dzwonić. Dlatego, że ja się już naszarpałam przez 20 lat bardzo dużo. No nabieram otuchy i panowie tutaj mają, są pełni zapału. Chciałam zwrócić uwagę. Właśnie... Ja tak zapytam, bo nieraz pani Iwono, pani doktor, no tak. Idziemy w inwestycje, które się nam wracają, z których coś mamy. No, a co jest obywatelowi dzisiaj tak naprawdę potrzebne? Bo pani Paulina mówiła, no te kolejki, pewnie nie do każdego lekarza taka sama, czy długa. Dlatego zadzwoniła. Mhm. Ten telefon mnie zmotywował. Pani Paulina, tak. Posłuchajcie państwo, no przecież 20 lat, no 8 lat rządów, no i ciągle są kolejki. No chyba jest nie tak. Ja pracowałam 55 lat, trochę w przyspieszonym trybie, właściwie mogłabym jeszcze pracować, no ale ponieważ prawdę mówiłam, to tam za bardzo. Ale pani Iwono, rozumiemy trudności, ale o czym pani chce mówić w sprawie zdrowia? Właśnie chcę mówić o prawdzie, bo prawda się nie przebija i właściwie powinniście panowie mieć świadomość, bo tu chodzi o świadomość. Świadomość lekarzy, pacjentów i włodarzy. Po prostu musicie odwrócić wszystko, odwrócić to, co stoi na głowie, bo system, trzeba systemowych zmian, bo system jest chory. Stoimy na głowie. Ideologia doprowadziła do tego, że system ochrony zdrowia w Polsce, naprawdę w Polsce najbardziej, bo najpóźniej. Najpóźniej, bo te agendy tam 30, 20, nie wiem, jakieś tam agendy już wcześniej przepowiadały i pewne złe rzeczy zaczęły się od zachodu zgniłego, ale zanim to doszło do Polski, to 20 lat ja to obserwowałam i moi koledzy też. I naprawdę są środowiska, które wiedzą medyczne, o co chodzi, ale nas kneblują, nas kneblowali strasznie i dlatego prawda się nie przebija. Proszę państwa, trzeba odwrócić ten system, który stoi na głowie. Jeżeli nie będzie świadomości, to nie będzie zdrowia i nie będziemy mówić o zdrowiu. I jeżeli chodzi to o... jakie kroki powinniśmy wykonać, pani Iwono? Ojcze, jeżeli chodzi o pieniądze, no to przecież trzeba inwestować w zdrowie. A jak? To pediatrzy wiedzą najlepiej, tylko że pediatrów nie ma być. Po wojnie kondycja zdrowotna dzieci była lepsza. Ja wiem, że komunikatory, że się zmieniła sytuacja, trudności są ogromne. Podziwiałam rząd. 8 lat spokojnego władania doprowadziło do naprawdę gospodarczego rozkwitu. Ale jeżeli chodzi o ta właśnie o świadomość i medycynę, to mamy niestety globaliści spędzają nas w ślepy zaułek. Naprawdę tutaj bardzo dużo złego się stało i mamy do czynienia z antynauką. Czyli systemowe zmiany, pediatrzy, co dalej? Co dalej, pani Iwono? Tak, chodzi o uświadamianie lekarzy i pacjentów i chodzi o młodzież. Więc mam na myśli prozdrowotne działania w szkołach, są niezbędne. To była rola pediatrów i myśmy to robili i była higienistka. To nie musi być pielęgniarka. Ma być lekarz, pediatra i ma być higienistka. I my musimy prewencję
zdrowia pierwotną zaczynać od lecznictwa podstawowego, bo tu ktoś powiedział, że najważniejsze szpitale. Nie, szpitale są bardzo ważne i tu na tym polu rząd poprzedni dużo zrobił. I to trzeba przyznać bardzo dobrze, że jest baza szpitalna, ale jeżeli chodzi o świadomość, o naukę, o edukację, po prostu, tak jak tu słyszę, studentów, bardzo dobrze, potrzebujemy mądrych lekarzy, potrzebujemy edukacji, która będzie tak lekarza przygotowywała do pracy, żeby on właściwie w lecznictwie podstawowym już zapewniał swojemu pacjentowi zdrowie od urodzenia, a nawet przed urodzeniem, a nawet przed poczęciem. Dzisiaj mamy taką wiedzę, że potencjalne matki, czyli dziewczęta, musimy skupić się właśnie i spowodować, żeby ta opieka nad potencjalną matką, matką i matką po porodzie, żeby tu zaopiekować się i żeby z lekarzami, którzy mają nową wiedzę biologiczną, bo są niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o biologię człowieka, jak zadbać o to, żeby żył 120 lat w zdrowiu i w ogóle nie chorował. Pani Iwono, ta kwestia, czy jeszcze jakaś, bo jak co, to czekamy na następnego słuchacza czy widza i dajemy panom... Tak. Ale jest nadrozpoznawalność wszystkich chorób, nowych zespołów. No po prostu w Polsce to jest po prostu jakaś tragedia, co się dzieje. No teraz pani Iwono, tak przykro mówić, że pierwsze 6 spraw to zabijanie, prawda? Jeżeli o to chodzi, więc to... Który rozpoczął rok akademicki w okresie pandemii, w 20, powiedział, albo w 21, nie pamiętam, przepraszam, do studentów zwrócił się takimi słowami: proszę państwa, świat stanął na głowie. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Dziękuję bardzo pani Iwono. Panowie, stanie na głowie, jak to próbujemy odkręcać, jaka jest wasza wizja? Pani doktor, ja bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest głos, który nas mobilizuje do jeszcze szerszego, lepszego działania w zakresie wsparcia ochrony zdrowia w poszczególnych gminach, powiatach. Temat, jak tutaj dzisiaj sądzimy, bardzo ważny, temat ochrony zdrowia. Ja ustosunkuję się do dwóch kwestii. Przede wszystkim opieka ta realizowana na gruncie szkolnym, która też jest przypisana do zadań samorządu. W tej materii też już się sporo dobrego dzieje. Na przykładzie mojej gminy Jednia Letnisko, w jednej ze szkół w samej gminie Jednia Letnisko, po wielu latach powrócił gabinet dentystyczny, który się cieszy niesamowitą popularnością. To jest sukces, olbrzymi sukces Rady Gminy i władz gminy Jednia Letnisko, że ten gabinet powstał. Ale sami od siebie czy rodzice? Mobilizacja władz gminy przez rodziców, ale również też i umiejętność wczucia się w problemy mieszkańców. Tak? Tutaj to jest dostrzegalne, chociażby te dwa telefony pokazują, że nasi wyborcy w poszczególnych gminach upominają się o tę kwestię. A druga sprawa, pediatria. Też przykład Iłży, małego miasta położonego w powiecie radomskim, nowoczesny oddział pediatrii, wybudowany właśnie w tej kadencji Rady Powiatu, która się kończy. Sam miałem okazję korzystać jako rodzic z tego oddziału. Byłem napełniony pełnym optymizmem z opieki, która była realizowana, zarówno opieki nad dzieckiem, ale również wsparcie matki, mojej żony, która wówczas z moją córką na tym oddziale przebywała. I jeszcze dodam to, że lekarz, doktor, który nas prowadził do tej pory, do nas dzwoni, dopytuje się o kwestie zdrowia. Aż byłem zaszokowany, że w Polsce tak system ochrony zdrowia działa. Podaję przykład pediatrii w Iłży jako taki dobry przykład tego, jak powinny oddziały pediatryczne działać, również w tych mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach, bo tam też żyją Polacy, żyją mieszkańcy, którzy potrzebują godnej i dobrej ochrony zdrowia. Dziękuję. Jeszcze jeden telefon, później spróbujemy odpowiadać. Panowie, proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, jestem. Witamy, cieszymy się bardzo. Pani imię? No, to już mówiłam, Anna. Anna, teraz już wiemy. Prosimy pani Anno. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani wyciszy odbiornik radiowy czy telewizor? Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Co wyciszamy? Ja chciałam zapytać, co panowie zamierzają zrobić, by nie wprowadzano do szkół tych złych programów, które na pewno bardzo demoralizują nasze dzieci i naszą młodzież. A przecież wiadomo, jak się wychowa dzieci i młodzież, to taka będzie przyszłość Polski. Taka będzie Polska, prawda? Także no, dziękuję bardzo za ten program również, bo poznajemy ludzi, jak tu widzę i słyszę, którzy chcą realizować dobrze programy określonych społeczeństw. No wcześniejsza ta pani też mówiła, że do szkół, tak jak kiedyś, żeby byli lekarze czy stomatolodzy, bo to by było dobre dla młodzieży też. Pięknie dziękuję pani Aniu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za telefon. Panie starosto? Znaczy ja chciałbym się odnieść do tej kwestii, która była poruszona w poprzednim wątku. Nie mieliśmy możliwości odpowiedzi tak jakby na to pytanie ze względu na kolejny telefon. Oczywiście dostępność lekarzy to, tak jak powiedziałem, poziom centralny, ale przecież no, pamiętamy, że sprawa uwolnienia limitów czy zniesienia limitów na studia medyczne, czy też tworzenie kierunków lekarskich w różnych miejscach w Polsce, to także efekt działań rządu Zjednoczonej Prawicy. I tutaj tak naprawdę można by powiedzieć, że dlaczego tak późno, tak? No bo rzeczywiście tutaj nadrobić ten stracony czas to rzeczywiście jest ciężko. Cieszy, że różne podmioty medyczne, różne podmioty, uczelnie podejmują to wyzwanie, tworząc niełatwy przecież do realizacji kierunek medyczny, więc tutaj na pewno to ważna rzecz. A wracając jeszcze do tematu ochrony zdrowia, która jak widać tutaj kwestie nasze programowe dominuje na chwilę obecną. No w waszych zadaniach jest edukacja, a później jest ochrona zdrowia. Tak, tak. Powiat i gmina. Tak, oczywiście to się wszystko pokrywa, ale ja też chciałbym zasygnalizować, że w ramach Funduszu Solidarnościowego funkcjonują dwa takie programy, które my w powiecie białobrzeskim realizujemy, a także pewnie wiele samorządów również w Polsce, to asystent osobisty, osoby niepełnosprawne i opieka wytchnieniowa. To programy, które u nas cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Były potrzebne? Były potrzebne i też zostały na przestrzeni bodajże od 2019 roku, są realizowane w całej Polsce przez właśnie urzędy wojewódzkie poszczególnych wojewodów. To programy dofinansowywane ze środków rządowych, które pomagają też właśnie osobom niepełnosprawnym w takim codziennym funkcjonowaniu, wykonywaniu czynności życia codziennego, a opieka wytchnieniowa to tak jakby oddech właśnie dla opiekunów, bo myślę, że każdy z nas, który zna chociażby rodzinę, gdzie niepełnosprawność taka ciężka występuje, zdaje sobie z tego sprawę, jak dużo wysiłku trzeba poświęcić takiej osobie i czasami uczucie, którym na pewno jest ta osoba darzona, czasami no, jest niewystarczające, a siły ludzkie są mocno ograniczone i też te środki są kierowane do osób, które pomogą, właśnie przyjdą, pomogą zająć się tą osobą z niepełnosprawnością, a ten opiekun, który ma na co dzień tak jakby tą osobę u siebie w domu pod swoją opieką, może odetchnąć, wyjść na spacer, odrobinę się zrelaksować. To na ten system opieki zdrowotnej oczywiście tak jakby najbardziej wymierne i najbardziej zauważalne są właśnie te przysłowiowe kolejki, czy kwestie tak jakby dostępności lekarza, ale myślę, że w mojej opinii przynajmniej trzeba spojrzeć też szerzej na ten cały proces opieki zdrowotnej i dostrzegać też te programy społeczne, które były kierowane do tych grup najsłabszych, często zapomnianych. Dziękuję. Panie wojewodo? No cóż mogę powiedzieć? No na pewno sam szpital, bo padało tutaj o tym, że mówimy o szpitalach. Sam szpital jako budynek oczywiście nie leczy, to jest oczywiste, nie leczy nawet najlepszy sprzęt. Najlepszy tomograf leczą ludzie, więc musimy zadbać o to, żeby w naszych placówkach, czy to w POZ-ach, czy to w szpitalach, była wystarczająca ilość wykwalifikowanego personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek i ta podaż się zwiększy. O tym już
już mówiłem, te studia lekarskie nowe, które utworzyliśmy w zasadzie w całej Polsce, nie tylko w Radomiu, one z czasem naprawdę zaprocentują, jestem o tym święcie przekonana, wtedy ta dostępność też się zwiększy. Jeżeli mówimy o szkołach, no to mówiliśmy już tutaj o tych gabinetach dentystycznych, ale myślę, że to jest kwestia też samorządu. Jeżeli mówimy o obecności czy higienistki, czy jakiejś opieki takiej pediatrycznej w samych szkołach, być może jest to możliwe, ale w mojej ocenie zależy to tylko i wyłącznie już od samorządu. Tak? Samorząd może sobie kształtować tą politykę zdrowotną u siebie w swoich placówkach, jak tylko chce. Oczywiście pewnie zdarzy się z brakiem personelu, z brakiem też pieniędzy, ale teoretycznie można to robić. Można też korzystać, ostatnie lata to szereg różnego rodzaju także programów profilaktycznych skierowanych do samorządów, do placówek zdrowia, edukacyjnych, uświadamiających, o czym nasza pani też rozmówczyni mówiła, więc można tego korzystać. Być może nie każdy samorząd to robi, a szkoda, bo profilaktyka jest niezwykle w leczeniu i w ogóle w naszej kondycji zdrowotnej bardzo, bardzo istotna. Tak więc reasumując, myślę, że idzie ku lepszemu, natomiast musimy stwarzać cały czas, zarówno ten w systemie centralnym, jak i w tym systemie lokalnym, jak najlepsze warunki do tego, żeby w naszych placówkach zdrowotnych pracowali zadowoleni, kompetentni lekarze i pielęgniarki. I będzie lepiej. Bardzo dziękuję, panowie. Ja może jeszcze odpowiem na pytanie pani Anny, która dzwoniła z wielkim niepokojem, dopytując się o przyszłość polskich szkół, też taką obawą. Pani Anno, drodzy państwo, też taką obawę noszę w sercu, obserwując to, co dzieje się w centralnej polityce oświatowej. Jestem ojcem trójki wspaniałych dzieci. Jedna z moich córek niedługo rozpocznie edukację w publicznej szkole. Co robić? Przede wszystkim wybierać, tak jak na wstępie powiedziałem, ludzi z wartościami. Ludzi, którzy przywiązania do Boga, do Kościoła, do naszej ojczyzny nie zostawiają na wieszaku, wieszając kurtkę, jak to ktoś kiedyś powiedział, tylko idą i tymi wartościami kierują się przy podejmowanych decyzjach. No i myślę, że też rodzice powinni angażować się w to, co dzieje się w szkole, nie w pojedynkę, nie mówić, że co ty tam wiesz, tylko pomyśleć razem, bo żeby nie jakaś tam ideologia, ale rzeczywiście pomoc w wychowaniu, w kształceniu dzieci. Zgadza się. Dyrektorów szkół powołuje wójt, prezydent i ma duży wpływ na to, o dziwo, jak ta szkoła oddolnie w samorządzie wygląda. Dlatego wybierając swoich przedstawicieli, kierujcie się państwo tym kluczem wartości. To jest naprawdę w tych wymagających od nas czasach bardzo istotne. Dziękuję. Dziś byli z nami Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki przez ostatnie 8 lat, a teraz kandydat na prezydenta Radomia. Dziękuję. Z Bogiem. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Kowalczyk, wicestarosta powiatu białobrzeskiego, obecnie kandydat do Rady Powiatu Białobrzeskiego. Witam. W okręgu numer 1. A, 1. Gmina Stromiec i gmina Białobrzegi. Tak. Stromiec i Białobrzegi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Łukasz Mierzejewski, radny Rady Miasta Jednia Letnisko, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgadza się. Bardzo dziękuję państwu za wspólną rozmowę. Dodam tylko, że kandyduję z bardzo dużego okręgu, z miasta Radomia, z powiatu radomskiego, z powiatu przysuskiego, lipskiego, szydłowieckiego, kozienickiego, zwoleńskiego i grójeckiego. Także jeżeli państwo chcecie, abym mógł reprezentować państwa właśnie wartości w polskim samorządzie, moje również wartości chrześcijańskie, no to proszę pamiętać, że jestem na drugiej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości. To ja mam lepiej, bo tylko z Radomia. Rola i zadania władzy samorządowej to temat naszych rozmów, które teraz na antenie telewizji Trwam Radia Maria dobiegły końca. Dziękuję za uwagę i zapraszamy na 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i tak. Thank you.